archiwum IPN-u zachował się unikalny materiał filmowy z pogrzebu Pawła Jasienicy. Materiał nakręcony ukrytą kamerą. Dlaczego inwigilowano nawet pogrzeb tego wybitnego pisarza historycznego? Jak się okazuje, za życia był niebezpieczny, niewygodny i po śmierci też. Na jego pogrzeb przyszło sporo osób, które były przez system oceniane jako właśnie kłopotliwe, jako działające opozycje. Nie spodziewano się, że będą antypaństwowe, a tak naprawdę antypartyjne przemówienia. No i chciano, jak to się ładnie mówi, zabezpieczyć ten pogrzeb, a więc zarejestrować, kto będzie na tym pogrzebie, w jakiej sytuacji przemówienia. To nie tylko nagranie z ukrycia, ale przecież to są też zebrane z tej uroczystości doniesienia i wcale nie z jednego źródła, tylko z kilku źródeł, a więc wysłano tam również kilku agentów. A Paweł Jasienica był wrogiem systemu, przynajmniej za takiego był uważany, właściwie powiedzielibyśmy, od zarania tego systemu, ponieważ był żołnierzem szyndzielorza Łupaszki. A jak wyglądała jego służba w szeregach tych, których dzisiaj nazywamy żołnierzami wyklętych? On odgrywał w 5. Brygadzie Wileńskiej dosyć ważną rolę, ponieważ no, w pewnym momencie nawet był adiutantem majora Łupaszki. Później troszeczkę bagatelizowano tą rolę, to znaczy on sam jakoś specjalnie do niej nie wracał, natomiast zachowały się nawet w pamięci miejscowej ludności pewne przyśpiewki śpiewane w jego oddziale, bowiem dowodził również jednym z oddziałów, w których mniej więcej śpiewano, że jest między nami kapitan Nowina, czyli Jasienica, ówczesny Bejnar. Jest między nami kapitan Nowiny, który za donosy sołtysów wyżyna. Także to była działalność stricte antykomunistyczna, polegająca na utrzymaniu terenu, polegająca na jakby no, zabezpieczeniu ciągłości tej, zapewnieniu ciągłości tej walki, ale także na zwalczaniu zwolenników komunizmu, między innymi tych najbardziej aktywnych, no, donosicieli właśnie, czy przedstawicieli władzy ludowej. Ja osobiście nie wiem, na ile te pogłoski są prawdziwe, natomiast no, pamiętajmy, że to był bardzo liczny oddział, bardzo dobrze zorganizowany, bardzo dobrze dowodzony i oddział, któremu później przypisano bardzo czarną legendę. To się położyło na całym życiorysie Jasienicy i na jego ocenie przez władze partyjne, to, że on był akurat w tym oddziale. On tam służył tak naprawdę do sierpnia 1945 roku, później był ranny i kiedy wykurował się już z tego postrzału, który otrzymał WD, on już nie wrócił do działalności konspiracyjnej, zbrojnej, tylko podjął działalność cywilną, był z wykształcenia historykiem, był publicystą związanym z tygodnikami katolickimi i został aresztowany przez UB, kiedy już nie prowadził aktywnej działalności zbrojnej, tylko był właśnie publicystą, był związany ze środowiskami katolickimi, a więc no, trudno powiedzieć, czy złożył broń. Nie złożył broni, ale też nie działał aktywnie przeciwko temu systemowi zbroją w ręku. Jak się potoczyły dalsze losy po zatrzymaniu Jasienicy? Tu musimy dojść też w jakiś sposób do kampanii z 1968 roku, kiedy właśnie to, co się wydarzyło po jego aresztowaniu, zostało w jakiś sposób opisane, omówione przez pierwszego sekretarza KC PZPR Władysława Gomułkę, opisane kłamliwie, ponieważ... Wiemy, mówił Gomułka, jak on się naprawdę nazywa, Bejnar, sugerując żydowskie pochodzenie. Zupełnie bez podstaw. Natomiast Gomułka wypominał mu też, sugerował, że Jasienica zdradził swoich kolegów i zdradził swojego dowódcę z partyzantki i jakby za cenę tej zdrady wyszedł z więzienia, co jest kłamstwem, dlatego że no, został zwolniony wówczas za poręczeniem i na prośbę Bolesława Piaseckiego, który no, całą taką szerszą akcję wyciągania ludzi z więzień wówczas prowadził, starając się zmusić, zwłaszcza tych, którzy byli związani ze środowiskami katolickimi,
do współpracy z władzą po prostu. Jedną z takich osób był... czyli szef PAKS-u, tak jest. Który podjął współpracę, niektórzy mówią kolaborację z Sowietami, a potem z władzami ludowymi, ale stworzył instytucję, która no, była instytucją również pożyteczną, bo PAKS to nie tylko przecież czarna legenda, ale również wydawnictwo i również swoistego rodzaju działalność opozycyjna wobec komunizmu. Przypomnijmy, że ostatni szef PAKS-u, Ryszard Rajf, był człowiekiem, który głosował przeciwko stanowi wojennemu w Radzie Państwa, chociaż był też zarejestrowany jako tajny współpracownik. No tak, ale jednak przez lata Piasecki flirtował z tą władzą, próbował swoje ugrać, ale odnośnie Jasienicy powinniśmy stwierdzić, że on nie spełnił oczekiwań, które pokładał w nim Piasecki, bo no, trudno właśnie mówić o jakimś romansie Jasienicy z tym środowiskiem. To rzeczywiście była ideologia zupełnie obca. Komunizm był zupełnie obcą ideologią dla Jasienicy i kiedy się pojawiły szersze możliwości krytykowania tego systemu, czy wyrażania swojej wobec niego daleko idącej ostrożności, Jasienica z tego korzystał. Przecież on aktywnie działał w Klubie Krzywego Koła. To był klub dyskusyjny, który powstał w połowie 50. lat i do 62. roku, na początku tych 60. lat, był praktycznie jedynym miejscem, gdzie oficjalnie można było krytykować system komunistyczny, gdzie spotykała się no, taka śmietanka towarzysko-intelektualna Warszawy i gdzie krytykowano działania partii, sytuację w kraju pod różnymi kątami, no bo nie tylko powiedzmy ograniczenia wolności słowa, ale działalność gospodarcza, sytuacja w sądownictwie i tak dalej, i tak dalej. Jasienica był nawet ostatnim prezesem tego klubu Krzywego Koła. Później również na forum Związku Literatów Polskich, przecież był członkiem tego Związku Literatów Polskich, każdą sytuację, która była możliwa, wykorzystywał, żeby krytykować działalność władz. Więc no, sam sobie wypracował słusznie przypiętą mu łatkę jednego z głównych opozycjonistów w tym środowisku. Jasienica był też osobą niesłychanie popularną za sprawą swojej publicystyki. To jest książek, które napisał Polska Piastów, Polska Jagiellonów, Rzeczpospolita Obojga Narodów. To miało zupełnie inne znaczenie niż dzisiaj publikowane książki, ponieważ one wywoływały ożywioną debatę, ale też biografia Jasienicy sprawiła, że Jasienica był przedmiotem żywego zainteresowania ze strony Służby Bezpieczeństwa. Jak wyglądała inwigilacja tego pisarza? Zanim Służba Bezpieczeństwa szła, dzięki jego działalności właśnie w Klubie Krzywego Koła, a później w Związku Literatów Polskich i kiedy został członkiem tego Związku Literatów jako pisarz właśnie, jako publicysta, wszelkie możliwości takie jak zjazdy literatów, spotkania oddziału warszawskiego Związku Literatów Polskich wykorzystywał, żeby krytykować państwa, tak naprawdę partie, za politykę kulturalną, głównie za ograniczenie wolności słowa, ale tam były różne inne dyskusje, między innymi na temat małego kodeksu karnego, kary śmierci i tak dalej. To środowisko literatów było bardzo rozpolitykowane i czuło się w obowiązku zabierania głosu w sprawach publicznych. Jasienica był jednym z filarów no, takiej opozycji w tym środowisku. Od lat 60., od połowy lat 60., zwłaszcza po liście 34, który był sygnatariuszem i w ogóle jednym z takich no, kół napędowych tego listu 34, był już stale obserwowany. No, w roku 65 przypisano do niego, już aktywnie zaczęła na niego donosić agentka, która później zostanie jego
jego żoną. Wtedy jeszcze Jasienica był żonaty, jego żona się była schorowana, czuła się coraz gorzej, ale po śmierci tej żony Jasienica dosyć szybko wpadł w sidła tej agentki, która doprowadziła do tego, że jej się oświadczył i wspólnie z nim zamieszkała. Dla Służby Bezpieczeństwa to była wyśmienita okazja do zbierania materiałów dotyczących całego środowiska literackiego. A czy stosowano wobec niego inne środki inwigilacji, takie jak lustracja korespondencji czy podsłuchy? No tak, zastosowano całą gamę. Bardzo, bardzo dobrym i wydajnym źródłem były te podsłuchy. Założono mu sprawę o kryptonimie Kołodziej i tych podsłuchów zbierano bardzo dużo, kilkaset. No jeżeli mamy w 64 roku prawie 300 takich komunikatów, to znaczy, że prawie co dzień nagrano jakąś ciekawą informację, którą należało zachować. W roku 68, kiedy była ta najdalej idąca i najbardziej agresywna kampania przeciw literatom i przeciw Jasienicy osobiście, tych komunikatów w 68 roku zebrano prawie 2000 na podstawie samego podsłuchu. Do tego dochodzą jeszcze inni agenci, nie tylko jego żona, ale też grono jego bliższych i dalszych znajomych. Tych agentów w środowisku literackim troszeczkę było, a dodajmy, że to środowisko było bardzo plotkarskie i takie informacje łatwo było zmieniać. Chociaż Jasienica był tu pewnym wyjątkiem, bo on jeszcze z tej konspiracji miał takie nawyki, żeby nie wszystko wszystkim mówić. Jak wyglądała sprawa roku 1968? Powiedzieliśmy, że Związek Literatów Polskich odegrał w tych wydarzeniach marca sporą rolę i sam Jasienica również taką rolę odegrał, dość że stał się przedmiotem nagonki, o czym już wspomnieliśmy, ze strony samego Władysława Gomułki. Tak, tylko że tym przedmiotem nagonki, jedną z głównych osób, którą atakowano, bo to będzie Kisielewski za tą dyktaturę ciemniaków, Grzędziński, który powiedział, że wybrałby Nowosilcowanie, ministra Motykę, bo Nowosilcow z dziadów przynajmniej bronił literatów, a Motyka ówczesny minister kultury tego nie robi. Natomiast Jasienica aż takiego ostrego przemówienia nie miał. Tam było sporo ostrzejszych wystąpień niż jego, natomiast zebrał za całokształt tak naprawdę. Za to, że był odbierany jako jeden z tych głównych przedstawicieli opozycji i właśnie za to, że łatwo go było zahaczyć. To, co zrobił Gomułka, insynuując mu i pochodzenie żydowskie, insynuując mu i to, że chodził w oddziale Łupaszki, żeby mordować, przecież tak naprawdę i że zdradził Łupaszkę koniec końców. W czasie tej kampanii antyinteligenckiej i kampanii, która wprost uderzała w Jasienicę, organizowano spotkania, organizowano wiece w Białymstoku, wiec ludności, w Narewce, gdzie oddział Łupaszki zamordował kilka cywilnych osób, wiece ludności, która spontanicznie oczywiście, w cudzysłowie, wyrażała swoje oburzenie, jak to ten morderca Jasienica dziś jest autorytetem, pisarzem, grzeje się w blasku sławy. Jak Polska Ludowa mogła mu na to pozwolić? A jednak sam Jasienica nie został poddany tak surowym represjom jak studenci, którzy wiecowali na Uniwersytecie Warszawskim, czy uniknął też pobicia przez nieznanych sprawców, czego dotychczas świadczył Stefan Kisielewski. Jak wyglądało życie Jasienicy po marcu 1968?
W sumie to wszyscy pisarze uniknęli tego pobicia, bo na tym nadzwyczajnym zebraniu literatów warszawskich 29 lutego 1968 roku był przyszykowany aktyw, taki sam, który wtargnął 8 marca na wiec studentów na Uniwersytecie Warszawskim. Aktyw, wtedy tak się... naprawdę ormowcy. Tak naprawdę ormowcy, oczywiście. Scenariusz był taki sam, tylko nie doszło wówczas do tego pobicia, przez przypadek zresztą. Natomiast rzeczywiście Jasienica nie został pobity tak jak Kisielewski później, ale był inwigilowany do tego stopnia, i to jest charakterystyczne dla całego tego środowiska literackiego, że ci literaci, którzy lubili prowadzić bogate życie towarzyskie, odwiedzać się, spotykać w kawiarni i tak dalej, tak byli zastraszeni, że w ogóle nie wychodzili z domu. Tak byli zastraszeni, że zarząd Główny Związku Literatów w ogóle nie bierze w obronę tych, których powinien bronić, swoich członków, właśnie Kisielewski, Jasienica, Grzędziński. Są czynione przez organizacje partyjne literatów, organizację partyjną literatów, próby wyrzucenia ich ze związku, potępienia. No, to się wcześniej nie zdarzało. Co prawda do tego ostatecznie nie dochodzi. Ta trójka pisarzy nie zostaje wyrzucona, natomiast są publicznie piętnowani, szkalowani, poniżani, obrażani w prasie, zupełnie nie mając możliwości odpowiedzi czy prostowania. Sam Jasienica napisał list wyjaśniając swój życiorys, przesłał go do Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich i ten list nawet nie został nigdzie upubliczniony, nie został odczytany. Tylko jego kopie chodziły gdzieś po prywatnych mieszkaniach, bo Jasienica też wysłał do kilku osób, z którymi się liczył te listy. Także został pozbawiony zupełnie obrony. Wiele osób mówi, że to się przyczyniło do śmierci Jasienicy. Przecież on w 70 roku, te zdjęcia, które oglądamy operacyjne z pogrzebu, to są zdjęcia z sierpnia 70 roku. On został, on był chory wcześniej na nowotwór. Wiele osób mówi, że ta sytuacja, ta nagonka na niego przyczyniła się do jego szybszej śmierci. Po prostu stres, po prostu strach doprowadził do tego, że no, proces choroby przyspieszył i ostatecznie zakończył jego życie w 70 roku. Spuścizną Jasienicy, bo śmierć nie przerwała zainteresowania tą osobą ze strony organów bezpieki. Prawa do spuścizny Jasienicy przypadły wdowie, czyli tej żonie drugiej agentce. Po jej śmierci przypadły jej synowi. Być może takim optymistycznym akcentem w tym wszystkim, no bo Jasienica jeszcze nawet po śmierci był prześladowany, jeszcze po śmierci pisano donosy na temat różnych odgłosów po pogrzebie, między innymi zarzucano Jerzemu Andrzejewskiemu, że próbuje się ustawiać w roli takiego moralnego guru i że próbuje na pogrzebie Jasienicy, odwołując się do krzywd, jakie Jasienica dostał za życia, próbuje lansować sam siebie, między innymi do Nagrody Literackiej Nobla. Więc Jasienica był gdzieś cały czas w kręgu zainteresowania SB. Natomiast takim optymistycznym akcentem jest to, że w pewien sposób Związek Literatów Polskich próbował mu jeszcze w PRL-u oddać sprawiedliwość na nadzwyczajnym zjeździe literatów w 1981 roku, a więc czasy Solidarności. Podjęto nawet jednogłośnie taką uchwałę, w której Związek Literatów domagał się od władz, które wcześniej go szkalowały, domagał się rehabilitacji, domagał się przyznania, że wówczas Jasienicę skrzywdzono,
No, władze oczywiście się do tego nie zastosowały, ale sam fakt, że to wyszło z tego środowiska, które wówczas w 1968 roku przemilczało tę sprawę, nie wzięło w obronę Jasienicy, sam ten fakt był dosyć wymowny. No powiedzmy też, że książki samego Jasienicy były często odczytywane w sposób symboliczny, bo one dotyczyły tego okresu, kiedy Polska była potęgą, a rzeczywiście, gdyby dzisiaj Jasienica żył, to byłby milionerem. Jaka była recepcja jego twórczości? Te książki były też bardzo niewygodne, dlatego że no, rzeczywiście on opisał nie tylko Polskę Piastów, co było w ogóle no, takim bardzo mile widzianym tematem przez władze, przecież ziemie odzyskane, wracają do macierzy i tak dalej, ale opisał Polskę Jagiellonów, opisał tą inną koncepcję, przecież koncepcję też no, troszeczkę federalną, ale opisał właśnie Polskę mocarstwową zwróconą ku wschodowi. No, do tej tradycji się specjalnie nie przyznawano, więc te jego książki były mocno atakowane, podważano jego warsztat też historyczny. Był historykiem z wykształcenia, ale nie był naukowcem, on był bardziej publicystą. Chociaż no, dzisiaj też jest podkreślane to, że jego książki miały bardzo duże znaczenie w samym kształtowaniu sposobu myślenia o Rzeczpospolitej Szlacheckiej czy o Rzeczpospolitej Obojga Narodów. I do dziś, no przecież całkiem niedawno były wznowienia całej tej serii, do dziś są bardzo popularne, bardzo, bardzo poszukiwane, więc no, w jakiś sposób Jasienica przetrwał. Dziękuję bardzo. Thank you.